Z kolejną wizytą przybyliśmy do holenderskiej prowincji Noord-Brabantia. Niewielkie miasteczko Nieuwosemmere, leżące w gminie Stenbergen, stało się bardzo sławne za sprawą hodowców gołębi pocztowych, którzy zamieszkiwali od wielu lat te tereny. Niewątpliwie najsławniejszym z nich był Jan Arden. Jan Arden w swojej karierze hodowlanej królował na trasach dalekodystansowych. W lotach z San Vincent i z Dax przez kilkadziesiąt lat odnosił wspaniałe wyniki lotowe. Jego gołębie po dziś dzień spisują się świetnie na dalekich dystansach w wielu gołębnikach na całym świecie. Do najbardziej zasłużonego gołębia rasy Arden możemy bez wątpienia zaliczyć gołębia o imieniu Dolly. Ten ptak urodził się w 1967 roku, a jeszcze do dziś dzień poszukiwane są jego wnuki i prawnuki. W lotach konkursowych osiągnął rewelacyjne rezultaty, o czym świadczą pokazywane teraz na ekranie wyniki tego ptaka. Wielki Dolly zdechł w 1985 roku w wieku 18 lat, wydając w ciągu swojego życia wiele wspaniałych gołębi. Do najsławniejszych hodowców, którzy kontynuowali dzieło Jana Ardena, możemy zaliczyć bez wątpienia Marina van Gell. Ten człowiek przez większość swojego życia zajmował się ptakami właśnie tej rasy i doprowadził ją do szczytu doskonałości. Niestety nagła śmierć przerwała jego dzieło i w chwili obecnej jego żona Marta zajmuje się gołębiami. Aby przybliżyć Państwu hodowlę Marty van Gell, udaliśmy się właśnie do tej miejscowości. W dziewiczym terenie, gdzie możemy bez trudu spotkać kąpiące się dzikie kaczki. Wędkarze upodobali sobie to miejsce i nie ma dnia, by jakiś miłośnik smacznej rybki nie rzucał tu swojej przynęty. Przy ulicy Gerardus Menstrat znajduje się śliczne osiedle, otoczone zewsząd wielką ilością zieleni. W domu pod numerem 19 mieszka nasza bohaterka Marta van Gell. Całe podwórko zostało bardzo szczelnie zabudowane i na niewielkiej działce powstał całkiem okazały kompleks gołębników. Mimo tego, że mają już kilkadziesiąt lat, w dalszym ciągu są bardzo funkcjonalne. Na początku naszego reportażu tradycyjnie już pytamy naszą rozmówczynię o historię swojej hodowli. Marta, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z gołębiami pocztowymi? Gołębie zaczęłam hodować w roku 1969. W roku 1979 wyszłam za mąż za hodowcę gołębi pocztowych Marina van Gell. Wspólnie z mężem zaczęliśmy hodowlę opartą całkowicie na gołębiach od Jana Ardena. Dzisiaj w mojej hodowli nadal bazową rasą są gołębie Jana Ardena, ale pojawiły się dodatkowo gołębie dalekodystansowe ras Van de Wegen, Heyboer, Kuters, Battenburg. W związku z tym, że gołębie Jana Ardena były bardzo mocno spokrewnione ze sobą, stosuję krzyżówki tych gołębi z gołębiami wcześniej wymienionych ras. Oczywiście nadal jest dla mnie najważniejsze, aby moje gołębie spisywały się dobrze, a nawet bardzo dobrze na trasach dalekodystansowych. Obecnie posiadam na gołębniku 250 gołębi, z czego co roku do lotu przeznaczam około 100-120 gołębi. Jakimi metodami lotujesz? Lotuję oczywiście metodą wdowieństwa, ale część gołębi na wybrane loty w sezonie lotuje metodą gniazdową od kilkudniowego młótka. W chwili obecnej 12 par gołębi lotowane jest właśnie tą metodą z gniazda. Mój mąż był wielkim miłośnikiem gołębi. Zaczął hodowlę w 1950 roku. Był inwalidą, nie posiadał jednej ręki. Miał więc dużo czasu dla gołębi. Co rano przy porannej kawie czytał namiętnie gazety. Pewnego razu wyczytał o gołębiach Jana Ardena i zaczął się nimi interesować. Doskonale znał się z hodowcą o nazwisku Achtmal, który również był wielkim miłośnikiem gołębi Jana Ardena i wszystkie gołębie na jego gołębniku pochodziły bezpośrednio od Jana Ardena. Większość z nich była potomkami słynnego Dolly. Któregoś dnia Achtman podarował mojemu mężowi 7 jajek po oryginalnych Ardenach i tak zaczęła się przygoda mojego męża z gołębiami tej rasy. W
tamtych czasach zdobycie gołębi tej rasy nie było trudne i wiele ptaków z tej linii przeprowadziło się do naszego gołębnika. Z perspektywy czasu muszę stwierdzić, że wybór tych gołębi był strzałem w dziesiątkę. Marin van Gel zafascynował się gołębiami Jana Ardena do tego stopnia, że w pewnym momencie posiadał kilkaset gołębi tej rasy i prowadził je w czystości krwi. Gołębie Jana Ardena to typowe gołębie dalekodystansowe i na tych trasach nie miały sobie równych. Jedynym mankamentem tych ptaków był fakt, że rozwijały się dosyć powoli i prawdziwą klasę pokazywały dopiero w drugim roku życia. Ale klasa tych gołębi była naprawdę bardzo wysoka i z nawiązką wynagradzała cierpliwość hodowcy. Obecnie przejdziemy do gołębnika rozpłodowego, gdzie Marta pokaże nam swoje skarby. Znajdujemy się teraz w gołębniku rozpłodowym, gdzie siedzą moje najlepsze gołębie. Właśnie z tych gołębi wychowuję młode, które przeznaczone są do najważniejszych lotów w sezonie. Mają tu bardzo dobre warunki. Znajduje się tutaj obecnie 25 par. Są tu czyste Ardeny i kilka sztuk ptaków do krzyżówki z linii Couters i Van der Weggen. Kiedy łączysz gołębie w pary? W jakim miesiącu? Gołębie zostają puszczone w pary w lutym. Nie puszczam w pary w grudniu, jak większość tutejszych hodowców, ponieważ nie uczestniczę w lotach konkursowych gołębi młodych. Młode ptaki są trenowane w lotach do 300 km, ale nie zwracam uwagi na szybkość gołębi. Sprawą priorytetową jest dla mnie, aby młode ptaki wracały z tych lotów w dobrej formie. Gołębie rasy Jan Arden później dojrzewają i nie osiągają dobrych rezultatów w młodym wieku. Młode wkładane są do kabiny kilka razy tylko po to, by nauczyły się powracać do domu. Ile lęgów młodych wychowujesz co roku? Z tym jest różnie, ale przeważnie 6-8 sztuk zostaje wyhodowane, czyli maksymalnie 4 lęgi. Potem rozłączam gołębie. Nie zależy mi na wielkiej ilości młodych. Dla mnie przede wszystkim liczy się jakość. Marta, na co zwracasz uwagę przy dobieraniu gołębi w pary? Przy łączeniu w pary zwracam uwagę na kilka podstawowych rzeczy. Po pierwsze, oczy samca i samicy muszą być różne. Większe samice łączę z mniejszymi samcami i na odwrót. Zwracam uwagę na skrzydła partnerów. Ważną rzeczą jest dla mnie pochodzenie i ich wcześniejsze osiągnięcia w lotach. Kolor gołębi nie odgrywa dla mnie żadnej roli, ale nigdy nie łączę dwóch mocno pstrych gołębi. Z takiej pary nigdy nie udało mi się uzyskać żadnego dobrego gołębia. Metoda hodowlana Marty jest bardzo prosta. W tej hodowli liczy się w dalszym ciągu utrzymanie czystej krwi gołębi Jana Ardena. Ale niektóre ptaki są już za mocno spokrewnione i te właśnie gołębie krzyżuje z innymi gołębiami dalekodystansowymi. Jak do tej pory sprawdza się to doskonale i gołębie Marty van Gel wspaniale radzą sobie w lotach konkursowych. Marta, zaprezentuj nam kilka swoich najlepszych rozpłodowców. Jest to ptak o numerze NL97-097-33-000. Jego największym osiągnięciem było zdobycie 12 miejsca narodowego z Barcelony na 7568 gołębi i 23 miejsca międzynarodowego na 26597 gołębi.
Ten gołąb to czysta rasa Jana Ardena z linii Doli. Jak sami widzimy, jest on bardzo podobny do swojego przodka. Ma taki sam dziób i narośla. Jego ojcem był ptak o numerze NL95-23-833-94 o imieniu De Rick, a matką była samiczka o numerze NR90-28-501-49 o imieniu Jonge Han z linii Jan Arden Kuipers. Ten ptak ma numer 260 i pochodzi z 1999 roku. Jest to prawnuk Dolly. Ptak ten posiada bardzo dobre oko rozpłodowe i wspaniale przekazuje swoje geny potomstwu. Piękny wygląd idzie tutaj w parze z niesamowitymi cechami charakteru. Kolejny prezentowany ptak to również wybitny rozpłodowiec. Wywodzi się z linii gołębi Van der Wegen. Jest już dosyć stary, bo ma 16 lat. Jego numer to NL93-11-565-57. Jest ojcem doskonałych lotników Boris i Sampras oraz gołębia De Stefano. Mimo tak podeszłego wieku jest w świetnej kondycji i nadal zapładnia. To niesamowite. Wydaje fantastyczne potomstwo z samiczkami z linii Jana Ardena. Ten gołąb pochodzi z 1997 roku. Jest prawnukiem Dolly. W zeszłym roku doznał małej kontuzji, złamał sobie nogę. To jest Macho, wnuk gołębia Dolly. Wydaje bardzo dobre potomstwo, które sprawdza się w lotach konkursowych. Na ekranie pokażemy teraz kilka najważniejszych gołębi Marty wraz z krótką informacją o ich osiągnięciach. Wszystkie ptaki, jakie przebywają na tym gołębniku, są niesamowite. Marta Van Gel to już prawdziwa legenda sportu gołębiarskiego. Przez wiele lat znajduje się na samym szczycie i ma na swoim koncie wiele spektakularnych osiągnięć. Gołębie z tego gołębnika sprawdziły się w wielu krajach na całym świecie, a hodowcy, którzy je zakupili, do dziś są jej bardzo wdzięczni i chętnie wracają po nowe egzemplarze w celu uzupełnienia swoich kolekcji.
Prezentujemy teraz na ekranie listę nagród, jakie zdobyły gołębie pochodzące z tego gołębnika u innych holenderskich hodowców. To są przesuwne drzwi. W okresie jesiennym, kiedy są intensywne opady deszczu oraz zimą, kiedy jest bardzo zimno, te drzwi są zamykane. W innych okresach są one stale otwarte. Bardzo ważne jest, aby dostarczyć gołębiom jak najwięcej świeżego powietrza. Jest to bardzo prosta, a zarazem bardzo skuteczna metoda zapobiegania wszelkim dolegliwościom zdrowotnym gołębia. Moje ptaki są zdrowe i nie mam z tym żadnego problemu. W tym gołębniku znajdują się młode z pierwszego lęgu, a dalej młode z drugiego lęgu. W kolejnych gołębnikach są wdowce, a tam dalej siedzą ptaki lotowane z gniazda. Obecnie jest po sezonie lotowym i gołębie połączone są w pary. Wychowują po jednym młódku i zaraz po tym są rozłączane. W takich parach, w jakich znajdują się obecnie, będą również połączone w przyszłym sezonie. Gołębie trenują dwa razy dziennie po godzinie, rano o godzinie 7 i po południu o 16. Przed sezonem lotowym zostają wywiezione kilkakrotnie na lot treningowy. Zaczynamy treningi na dystansie 30 km. Następnie nasze gołębie uczestniczą w lotach klubowych na dystansie 300-400 km, jednak nie biorą udziału w konkursie. Potem są koszowane na loty z odległości 500 km i w ten sposób są przygotowywane do lotów dalekodystansowych, w tym także do lotu z Barcelony. Treningi, jak już wspominałam, są po jednej godzinie. Trening jest wymuszony za pomocą flagi. Nigdy nie zwracam uwagi na pogodę. Niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce, ptaki muszą trenować. Zdarza się czasami, że jest ulewa i wtedy tylko im odpuszczam. W okresie zimowym trenują raz dziennie i to zawsze przy dobrej pogodzie przez około pół godziny. Gołębniki są otwierane kolejno, wdowce, gniazdówka, ponieważ w tym okresie w gołębnikach są roczne gołębie, które po raz pierwszy są w tych miejscach i muszą się stopniowo przyzwyczaić do swoich nowych partnerów i nowych cel. Gołębie lotowane metodą wdowieństwa nie wychowują młodych. Siedzą na jajkach przez 5-6 dni i są rozłączane. Podobnie jest z gniazdówką. Na początku sezonu nie wychowują młodych. Dopiero przed lotem z Barcelony łączę je tak, aby młode w dniu koszowania na Barcelonę miały 5-6 dni. Po sezonie lotowym każda z par wychowuje jednego młodego, nie zawsze swojego, ponieważ chowa młode tylko po najlepszych ptakach. Gołębie prowadzone metodą wdowieństwa przez cały sezon nie widzą się przed lotem. Po locie widzą się, ale bardzo krótko. Przed lotem z Barcelony, w zależności od temperamentu gołębia, przebywają ze sobą od kilku do kilkunastu godzin. Czasami są nawet cały dzień razem. Jest to bardzo dobra motywacja i zawsze różni się między sobą. Są takie gołębie, które potrzebują przed dalekim lotem przebywania razem nawet przez dwie doby. Cały czas w sezonie lotowym stosuję różne metody motywacji.
Od kilkunastu minut do dwóch dni przebywają razem. Niejednokrotnie, bezpośrednio przed decydującym lotem wprowadzam zmiany, a przez to dodatkową motywację. Zdarza się, że wywożę gołębie na 60-70 km. Jednym gołębiom pokazuję partnerów, a innym nie. W następnym dniu też podczas treningu z 60-70 km robię na odwrót. W metodzie wdowieństwa nie może być monotonii. Jeśli przez cały czas postępujemy tak samo, to gołębie szybko tracą motywację do szybkiego powrotu z lotu do domu. W metodzie naturalnej obydwoje partnerzy posyłani są na lot. W metodzie wdowieństwa na najważniejsze loty posyłany jest tylko jeden z partnerów, który w danym momencie jest w lepszej kondycji. Gdybym posłała na taki lot obydwoje partnerów, to na pewno nie wróciliby do domu w tej samej godzinie, czy nawet w tym samym dniu, i to bardzo zniechęciłoby szybszego gołębia i w kolejnych lotach mógłby już nie być taki szybki. Gdy poślę na lot tylko jednego partnera, to po powrocie z lotu czeka go pewna nagroda. Jest to więc jeden ze sposobów motywacji wdowców. Te podgrzewane siodełka używa się po powrocie z lotów przy złej pogodzie, kiedy jest zimno i gołębie są bardzo zmęczone. Używam tego przy lotach krótko- i średniodystansowych, aby gołąb szybko powracał do formy. Obecnie, kiedy lotuję tylko na dalekich dystansach, podgrzewanie siodełek ma na celu utrzymanie dobrej dyspozycji gołębi oraz dobrego przygotowania do najważniejszego lotu w sezonie. W systemie lotowym, jakim obecnie lotuję, jest to bardzo istotne. Widoczna wentylacja jest zawsze otwarta. W poprzednich latach miałam problem z wentylacją, więc została dorobiona dodatkowa wentylacja w suficie, która świetnie zdaje egzamin. Prawidłowa wentylacja gołębnika jest sprawą priorytetową. Nie możemy dopuścić do powstania przeciągów, bowiem jest to bardzo niezdrowe, ale także nie możemy sobie pozwolić na zaduch w gołębniku. Bardzo pomocne w prawidłowym wentylowaniu gołębnika są takie właśnie okna. Okna te pokryte są siatką, która przepuszcza powietrze, ale nie przepuszcza deszczu. Szczególnie ważne jest to w okresie jesiennym. Oprócz wentylacji również bardzo ważna jest higiena w gołębniku. W moim przypadku gołębniki sprzątane są codziennie. Raz w tygodniu w sezonie lotowym gołębniki są wypalane palnikiem. W okresie zimowym wypalam tylko raz w miesiącu. W sezonie lotowym gołębie mają możliwość kąpieli dwa razy w tygodniu. W okresie zimowym tylko raz w tygodniu i to przy ładnej pogodzie. Do wody kąpielowej dodawana jest specjalna sól kąpielowa i tabletki przeciwko piórojadom. Kąpiel gołębi jest bardzo ważna. Utrzymywanie higieny na stałym, bardzo wysokim poziomie pozwala ograniczyć używanie medykamentów do minimum. Z drugiej strony kąpiel to też olbrzymi relaks dla gołębi. Bardzo lubię patrzeć, jak ptaki zażywają tej rozkoszy. Lubię także obserwować, jak wygrzewają się w słońcu. Powiem także, że każdy hodowca powinien jak najwięcej czasu spędzać ze swoimi gołębiami. Można ograniczać się tylko do wypełniania niezbędnych obowiązków. Należy w miarę możliwości każdy wolny czas poświęcić gołębiom. Gołębie to wyśmienicie wyczuwają i na pewno, gdy zaskarbimy sobie ich przyjaźń, odwdzięczą się nam wspaniałymi wynikami w lotach. W obecnym roku 2009 z lotu z miejscowości Bordeaux na 51 wkładanych gołębi zdobyłam 26 konkursów. Pogoda była bardzo brzydka i gołębie straciły dużo sił. Muszę dodać, że odległość z Bordeaux do mojego gołębnika wynosi 830 km. Od kiedy przestałam zaciemniać młode ptaki, to skończyły się moje problemy z chorobą adeno.
Jeśli chodzi o szczepienia, to szczepię gołębie dwa razy na paramikso i na ospę. Pojnik, jaki znajduje się w gołębniku młodych ptaków, jest identyczny jak ten w kabinie transportowej. Dzięki temu młode od małego wiedzą, jak zachować się podczas transportu. Gołębie karmię dobrymi karmami produkcji belgijskiej i holenderskiej. Normally I should ask him to write down how he mixes, because when he is not there. Mam dwa komplety pojników. Jeden komplet używany jest pierwszego dnia, następnie myję je, suszę i dezynfekuję. W tym czasie używam drugiego kompletu pojników. Do dezynfekcji używam preparatu Halamid D. Bardzo dużo gołębi sprzedaje do Japonii, Chin, na Tajwan. Również hodowcy z Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec i Węgier często nabywają moje ptaki. Prezentujemy teraz na ekranie listę niektórych osiągnięć, jakie uzyskali hodowcy z różnych zakątków świata gołębiami bezpośrednio zakupionymi u Marty Van Gel. Jeśli chodzi o rynek chiński, to sytuacja w obecnej chwili trochę się zmieniła, ponieważ zaczęto organizować tam loty ze wspólnego gołębnika. Są to loty na krótkim i średnim dystansie i spadło znacznie zainteresowanie gołębiami dalekodystansowymi. Ja osobiście byłam w Chinach trzykrotnie, na Tajwanie tylko raz, a w Tajlandii chyba z 4 razy. Większość moich wyjazdów wynika z faktu, iż jestem sekretarzem w FCI i moje wyjazdy są zazwyczaj służbowe. Tydzień temu byłam na kontroli w Hiszpanii, w Santiago de Compostela, przed lotem trybunowym gołębi młodych. Marta Van Gel poświęciła swoje życie kontynuacji tradycji męża Marina i do dnia dzisiejszego wierna jest gołębiom rasy Jan Arden. Oprócz tego jest świetną znawczynią sportu gołębiarskiego i po dziś dzień odnosi wspaniałe sukcesy w lotach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mieliśmy okazję odwiedzić tak legendarną hodowlę gołębi pocztowych. Mamy nadzieję, że reportaż z tego gołębnika zyskał również i Państwa uznanie.